wcześniej? Nie, ostatnio go nie było, jestem pewna. Ale tak bez żadnego podpisu? Dziwne. Zobaczcie. Jak to bez podpisu? Ślepi chyba jesteście. Tutaj coś jest. Nie, nie wiem. Chodźcie do mnie, na pewno coś znajdziemy. I co, macie coś? Tu jest tylko żołnierz nieznany. Tak, mam, zobaczcie. Kanonier Antoni Persz, według informacji z tej strony, urodzony 28 kwietnia 1915 roku, zginął 15 września 1939 w okolicach Gąbina. Jednostka 26 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Tutaj jest nieścisłość. Nie było dywizjonu o takim numerze. Natomiast była 26 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej, walcząca we wrześniu 1939 roku. Było tam 26 dywizji piechoty z Armii Poznań. Dobrze, że mamy już jakiś trop. Poszukajmy o nim więcej informacji i umówmy się jutro o 15 koło fontanny. Zgoda. Baczność. Do przysięgi. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Spocznij. Po co ci to wszystko? Po co? Po co ci wojsko? Lada moment wybuchnie wojna. Co z twoim mieszkaniem w Warszawie? Dajcie wszyscy spokój! Będzie co będzie i tego nie zmienicie! Co zmienicie? Atakują! Do boju! Nie ma sensu! Chyba ci się da! Antek! Uważaj! Minęły już 3 tygodnie, a ojca i braci dalej nie ma. Po co tam jechali, skoro było wiadomo, że idzie na pewną śmierć? Pewnie już nigdy go nie zobaczymy. Ojciec z braćmi pojechali szukać mogiły. Może ktoś im powiedział coś? A może widzieli jakiś krzyż za obdrapaną tabliczką? Masz, weź to. To jedyne, co po nim zostało. Niemcy wszystko zabrali. Zdjęcie na mogile zamieścił 2 lata temu pan Maciej Persz. Jest na nim Antoni Persz, brat dziadka pana Macieja. Antoni pochodził z Pruszkowa, był najmłodszy z 4 lub 5 rodzeństwa. Przed wybuchem wojny rodzice kupili mu mieszkanie w Warszawie, gdzie miał mieć zakład krawiecki. Do wojska poszedł na ochotnika. Pan Maciej pamięta, jak dziadek opowiadał, że wszyscy odradzali mu to, ale uparł się, poszedł i zginął. W czasie wojny w ich domu mieszkali Niemcy. Wszystko zniszczyli, stąd brak jakichkolwiek pamiątek. Ocalało jedynie zdjęcie, a właściwie rysunek węglem. To właśnie jego odbitka znajduje się na gąbińskim cmentarzu, gdzie Antoni został pochowany. Cześć i chwała bohaterom!